Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Adrian i Bartosz. Przywitaj się, Bartosz. Dzień dobry. Bartosz, cały dzień co robisz? Kosiłem. Kosił. I teraz jedziemy, pierwsza praca 60 z kabiną. Na dniach lampy przyjdą, przegląd będzie robiony, więc remont będzie zakończony, nie? Na biegu nie jest? O, nie jest, dobrze, sprawdzaj zawsze. Gazu trochę więcej. Nieustawiona, ale... Ale pięknie chodzi. Bartek podjedzie tu do kopaczki, bo oczywiście jedziemy kopać ziemniaczki, czyli znowu kopanie ziemniaków. Daj sprzęgło. Sprzęgło masz? No, na dół trochę. Do góry. Do góry. Do góry. Jeszcze. Dobra. Wybij z biegu, nie masz na biegu? Nie ma. Dobra, sprzęgło. Tą sprzęgło i tą bajkę do góry. No, puść. Czy ona ślicznie się nie prezentuje? I co te błotniki z przodu złe? No kurczę, mi się podobają. Właśnie te błotniki pasują. A czemu ona ma większe koła z przodu? 750, zapytaliście. A z tego względu, że w przyszłości będzie tutaj poszarzana wtóra. I sami wiecie, że te 600 czy 650, one są słabe i nie wytrzyma pod wtóra. A to są rewelacje. W Perkinsie się spisują rewelacyjnie, dlatego od razu zmieniłem na 750. Może trochę gorzej wygląda, ale mi się tak i tak podoba. Jest taki tak efekt wizualny fajny. Tyle po pracy włożone, to jest super. Ten ciągniczek. Oczywiście każdy mógłby inaczej robić, bo... Aj, czekaj Bartek, stój. Zapomniałem te ci dać. Bartka trochę przy szkole, bo pierwszy raz też będzie kopał. Może nawet teraz mu pokażę samemu, jak to ma robić. Też dopiero ma 15 lat. To musi się wszystkiego nauczyć. My mamy pola, wiecie, wszystko praktycznie przez szóstkę trzeba przejechać. Tutaj mamy parę kawałków z tej strony, gdzie możemy od tyłu zajechać. To Bartkowi daję. Niech sobie też pojeździ teraz. Czy się boję mu dać nowy ciągnik? Nie. To jest maszyna, jak coś się zepsuje, to się naprawi. Wiadomo, nikt nie chce, żeby się zepsuło. Ale kto nie popełni błędu, to się nie nauczy. Jestem tego zdania. Każdemu się zdarza jakieś głupie błędy popełnić. Po prostu z własnej głupoty. Ale później przez tą głupotę człowiek nie popełni tego błędu drugi raz i się nauczy. Bo wie, ile to czasu i pieniędzy kosztuje. A ja już nie wiem, jak wam dziękować, kurczę,
tak oglądacie nasze odcinki, to jest naprawdę aż nieprawdopodobne, co wy robicie pod odcinkami, każdy prawie 200 tysięcy. Ja już chyba 2 miesiące wstawiam non-stop filmy, codziennie się staram dla was i daję radę jakoś. Jezu, jak ona ślicznie wygląda. Obroty, biegu wybiłeś? Dobra, weź jeszcze raz sprzęgło, tą bajkę na dół. Mocno. O, widzisz, pójdzie. O, gitarowo. No, będzie się jechał trójką. Ja ci obroty dam. Bardziej w tą. Bydlaki porosły. Co tam? Milcia ci bułkę zrobiła, widzę. Dobra? No. No. Idziemy. Kurde, zbierać. Ja po weekendzie, kurde, muszę dojść do siebie. Sami wiecie, jak to jest weekend, nie? O, zobaczcie, jakie ładne szpyrki są. I to wszystko jeszcze rośnie. Co tam, dziewczyny z Ameryki? Widzę w cyckonoszach, więc nie nagrywam. Dobra. My zbieramy, widzimy się później. Dobra, wykopaliśmy ziemniaczki, bardzo się wyjeżdża. Musiałem wyładować, bo po prostu jest tak dużo ziemniaków, że mi się w korcie nie zmieściły. A jeszcze po worku musiałem skoczyć. Znowu, kurde, trzeci raz w worku zapomnieliśmy. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Kurde. Tatu zapierdziela. Dobra, ja zamknę furtkę tutaj. Trochę tam wykopaliśmy tych ziemniaków. Kurde, może ktoś tam by chciał na hurtownię jakąś tu z okolicy, to niech do mnie napisze. To się dogadamy z ceną na większą ilość. To kombajnę wtedy pojedziemy kopać. Ucieka ci! Jeszcze raz do przodu.
Idziemy korce zostawić na jej miejsce zasłużone koło bizona. To odstawiamy tą korce i widzimy się w kolejnej części odcinka. Zobaczymy, co będziemy dalej robić. Teraz idę do domku ochłonąć, bo też zgrzany jestem. 34,5 stopnia pokazuje w korsie na słońcu. Skuter naprawiony, to możesz jeździć teraz, nie? Paliwa trzeba dolać. Dolejemy Bartkowi paliwa. Ale ciężko włożyć to. No bo to trzeba sposobem. Jaki? Tu masz taki ten znak i tu jest znak. I na te znaki musisz włożyć. Jak to? Ja nie lubię zapachu tego. Nie? Gdzieś już jest. Ja lubię. Jeździmy jak nad morze jakieś. Ja uwielbiam zapach paliwa. Teraz żygam. Tak? No. Co? O, te jabłka tu mi podawali. Wartość, to się jabłko podawaliście mi dalej. Nie, bez próby. Dobra, idę ciocie zanieść ogórki i widzimy się później. Tak więc widzimy się po krótkiej przerwie, tak jak mówiłem. Przyjechałem tutaj do Krzysia, tego co ma dwie kuboty. I tutaj John Deere'a i kosi rzepak. Jak sypie rzepak? 3 tony daje? Ponad 3 tony, no to jest super. I na maniura nawet jest. I dziewczyna Krzysia. No. Ale się cieszę. Bajerant, nie? Bajerant jest. Ile to jest header? 7 metrów? Nie, 6 metrów, tak? 6,20, no. Ale fajnie idzie, widzę. Kurde, tutaj jak widzicie, Krzysiu kosi ten rzepak, gdzie Maniek ma też pola, gdzie się topili wtedy tymi sprzętami. Tu są te ziemie gliniaste. Tu jest trzecia klasa? Czwarta klasa, ale sama glina. Sama glina. Tutaj widać takie rozlewiska. Rzepak słabszy. No ale ziemi się nie wybiera, uprawia się to co ma. No ale zobaczcie, ten rzepak wcale nie wygląda. Ale koło 3,5 się kręci. Więc nie ma co narzekać. Krzysiek mówił, że jest zadowolony. Bał się, że się nie wywiąże z kontraktu. A tutaj naprawdę rewelacja, jak na taki rzepak 3,5, to co będzie na lepszych, nie? Na lepszych może ponad 4 dawać. A tutaj aż takie te są. Chwasty powychodziły, nie? No. Tu jest największa glina, jaka jest. Tu jest największa glina? Dlatego taki... No. Nie ma rzepaków. I mówią, że na glinie fajnie, bo się rodzi. I gówno prawda, jak zasiejesz, przyjdą deszcze i nic nie chce rosnąć, nie? Ale trzeba dobrze trafić. No trafić. No. Były trochę za późno siane. Bo na glinie ma najgorsze wschody rzepak, nie? No, jakby miał, jakby powschodził równo, to później już go nic praktycznie nie zatrzyma, nie? Tak. Pewnie poznajecie, tam gdzie jest pan Romek, co mówi, sieje bez znaczników i sobie dopierdziela biegi, to pewnie będą kojarzyć, gdzie jesteśmy.